Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Szósty set przedsezonowo. Kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę z drużynami Plus Ligi, które będą raczyć nas swoją grą na parkietach Plus Ligi w sezonie 2019-2020. W tym odcinku porozmawiamy o Treflu Gdańsk, a porozmawiają o tym Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kryfanty. Trefl Gdańsk, czyli dziewiąta drużyna poprzedniego sezonu. Czy to dziewiąte miejsce uważacie, że było wynikiem na miarę potencjału? Bo Andrea Anastazji mówił, że to dziesiąte miejsce jest tym, które przez cały sezon kilkukrotnie wspominał, że to dziesiąte miejsce to jest potencjał drużyny. No i słowo prawie, że ciałem się stało miejsce dziewiąte. Uważacie, że to jest wynik na miarę oczekiwań, potencjału tej drużyny? Na pewno to nie był wynik na miarę oczekiwań kibiców. Z drugiej strony piękna przygoda w Lidze Mistrzów, gdzie no Maciek Muzaj miał w górze piłkę a pokonanie i przejście Zenitu, Kazań. Troszeczkę to chyba wynagrodziła, bo miało się takie wrażenie, obserwując drużynę z Gdańska, że troszeczkę ta ligowa rywalizacja w fazie zasadniczej ich męczyła, a na mecze Ligi Mistrzów nastąpiła dodatkowa mobilizacja i te zawodnicy, którzy delikatnie rozczarowywali w rozgrywkach plusligowych, jak na przykład Nikola Michajlowicz, w rozgrywkach Ligi Mistrzów wnosili się na maks swoich możliwości. Co sądzisz, Filipie? A czy skoro Andrea Anastazji powiedział, że stali ich na miejsce dziesiąte, zajęli miejsce, tak jak Piotr powiedziałeś, no to wydaje mi się, że nie ma co tutaj z trenerem Anastazjim polemizować, więc był po prostu sezon w porządku. Czyli nie odważasz się kwestionować wiedzy Andrzeja Anastazjiego. No trener dość niezły, no tak to ujmę. Jednak sukcesów trochę miał. Myślę, że wiedział, co mówi. No przejdźmy może do składu Trefla Gdańsk na obecny sezon. Na przyjęciu dwie postaci zostały względem poprzedniego sezonu w składzie. Ruben Schott, reprezentant Niemiec, i Szymon Jakubiszak. No myślę, że jeden z dość zdolnych młodych polskich przyjmujących. Do tego zestawienia, do tej dwójki dołączył Paweł Halaba w zeszłym sezonie w lidze niemieckiej oraz Mateusz Janikowski, wypożyczony, jeśli dobrze pamiętam, z... Tak. I tu wstaw nazwę Klub Warszawa, bo na ten moment, na moment nagrania naszego podcastu nie wiemy jeszcze, jak będzie nazywał się klub, czy w ogóle klub z Warszawy wystąpi w następnym sezonie, no ale my nie o klubie z Warszawy. Co sądzicie o takim zestawieniu przyjęcia? Może Kuba? Dwie korekty do poprzedniego sezonu nastąpiły i tutaj drużynę troszeczkę już, wydaje mi się, tworzono pod wizję Michała Winiarskiego, który dość szybko został zakontraktowany, już wczesną wiosną widziany był w Gdańsku na rozmowach, szybko został zakontraktowany jako następca trenera Anastazjiego, z którym na pewno bez którego na pewno będzie ciężko w Gdańsku, bo tutaj osobista taka moja refleksja. Wspaniałą drużynę i wspaniałą atmosferę udało się zbudować w Gdańsku przez te 5 lat, którymi trenerem był ten Anastazji. Bardzo często zapełniała się znacząco ogromna Ergo Arena. Były bite rekordy na meczach ze Skrą, także oby trener Winiarski równał do sukcesów trenera Anastazjiego. I tutaj wracając do wyboru przyjmujących, mam takie wrażenie, że byli oni wybrani w dużej mierze pod modłę właśnie nowego trenera, tak? Bo wybrano raczej defensywnych przyjmujących albo takich, którzy są dosyć zrównoważeni. Mateusz Janikowski, który w poprzednim sezonie czasami wchodził już na zmianę, na przyjęcie w drużynie z Warszawy i to przyjęcie prezentował na bardzo wysokim poziomie, plus jego dosyć plastyczna lewa ręka. To może być ciekawa alternatywa dla Szymona Jakubiszaka, który dysponuje dużo lepszymi warunkami fizycznymi, no ale natomiast w elemencie przyjęcia jest troszeczkę słabszy. Ruben Schott, bardzo solidny niemiecki przyjmujący, który w poprzednim sezonie prezentował się bardzo solidnie. Rzadko kiedy notował bardzo dobre występy, ale też rzadko kiedy schodził poniżej określonego poziomu. No i nowa postać Paweł Halaba. Dwa sezony temu w Czechach, czeskie Budyjowice. Ubiegły sezon Alpenvolley Hacking w Niemczech. Brązowy medal, jeżeli dobrze pamiętam. I bardzo solidna postawa Pawła, sporo skończonych ataków, bardzo dobrze trzymał przyjęcie drużyny niemieckiej i też te walory bardzo pokazywał na uniwersjadzie, gdzie był najczęściej grającym z naszych przyjmujących. Dobrze, to może przerwę, Kuba. Ja trochę obawiam się, że w tym konkretnym zestawieniu na przyjmujących moc ofensywna jest po prostu dość mikra, bo Ruben Schott to
raczej taki zbalansowany zawodnik, który no, lepiej zabezpiecza chyba przyjęcie niż radzi sobie w ofensywie. Szymon Jakubiszak no, to jest taki wyjątek, tak? No, on jest zdecydowanie ofensywny. Jeżeli będzie na miarę swojego potencjału bardzo dużego grał, no to on może być tutaj faktycznie zawodnikiem od kończenia trudnych piłek. No ale ani Paweł Halaba, no nie, to nie jest ta charakterystyka, ani Mateusz Janikowski. Wszyscy cztery przyjmujący są dość zbalansowani, ale żebym powiedział, że to jest jakaś mocna skrzydle, która mnie powala, to absolutnie nie. To być może Paweł Halaba okaże się przyjmującym, który weźmie na siebie ciężar ofensywy. A mówię to na podstawie tego, co działo się w Niemczech, chociaż wiadomo, że to jest liga niemiecka i trzeba na to brać odpowiednią poprawkę, to Paweł Halaba na poziomie półfinału playoff z późniejszym mistrzem Niemiec Berliner Cycling Volleys był regularnie drugim punktującym swojego zespołu, a oprócz tego był trzeci w całej fazie playoff pod względem efektywności ataku. Więc to pozwala mieć nadzieję, że akurat na Halabie będzie można w ataku polegać i sprowadzony Bartosz Filipiak nie będzie osamotniony niczym na przykład Jan Hadrawa w zeszłym sezonie. Doskonałe przejście pomiędzy pozycją przyjmujących, chyba że jeszcze chcecie coś delikatna powiedzieć. Delikatna taka uwaga, troszeczkę ma problemów teraz Paweł Halaba zdrowotnych i w ostatnich sparingach nie grał. Grał za to Szymon Jakubiszak i był w tym oczywiście sytuacji drugim wyborem rozgrywających i sporo w tych sparingach punktuje. No i może jeszcze o Pawle Halabie, że no był to podstawowy przyjmujący w uniwersjadowej drużynie Pawła Wojckiego, która zdobyła srebrny medal na tegorocznej uniwersjadzie, więc no jednak tak wspominaliśmy też w odcinku o Kuprum Lubin, że po prostu Paweł Wojcki akurat Pawła Halabę i Kamila Semeniuka po prostu stawiał wyżej niż Bartłomieja Lipińskiego, więc zakładamy, że miał ku temu pewne przesłanki. Filipie, wspomniałeś o Bartoszu Filipiaku, no i właśnie Bartosz Filipiak w zeszłym sezonie Wisla Bydgoszcz, w tym sezonie Tref Gdańsk, więc przesuwa się niedaleko na północ z Bydgoszczy. No i bardzo cieszę się, że w końcu z tej Bydgoszczy się wyrywa, bo bardzo lubię tego zawodnika, cenię tego zawodnika. Uważam, że jego potencjał sportowy jest wyższy niż na grę o, powiedzmy, nie wiem, miejsca 11, 12, 13. No i myślę, że dlatego też taką decyzję podjął, no bo poza tymi problemami finansowymi, które w Bydgoszczy miały miejsce, no to chyba po prostu przyszedł czas dla Bartosza Filipiaka na zmianę. Pełna zgoda z mojej strony. Bardzo dobry sezon, jak na drużynę, w której występował u Bartka. Grał praktycznie bez przerwy i widać było wyraźnie, że się rozwinął. Również sporo spotkań na uniwersjadzie zagrał. No i finalnie został też powołany przez Witala Heinena na turniej Ligi Narodów w Niemczech, gdzie też miał możliwość debiutu. Obserwując, jakby jak budował drużynę trener Winiarski, ja mam takie nieodparte wrażenie, że on chciał troszeczkę zbudować, oczywiście zachowanie wszystkich proporcji, pewną drużynę z kry, bo charakterystyka Bartka Filipiaka jest taka, że on stara się atakować szybkich piłek, a do tego dokładając przyjmujących, którzy mieliby zagwarantować dwóm młodym rozgrywającym piłkę przy siatce, to myślę, że trener Winiarski będzie liczył na to, że drużyna będzie grała po prostu szybką piłkę. Też był rozgrywający PGS Kry Marcin Janusz, jeśli tak trochę się trzymamy tego, co było w Bełchatowie. Czy będzie szybka piłka? Wydaje mi się, że to jest sytuacja podobna jak w Suwałkach, gdzie też nie ma tych zawodników do gry ofensywnej bardzo predestynowanych. Dlatego jestem skłonny się zgodzić, że rzeczywiście gdańszczanie będą stawiać na szybką i różnorodną grę w ataku. Okej, no to skoro wspominamy o stylu gry, no to może trochę odwracając tę tradycyjną kolejność, którą mieliśmy w poprzednich odcinkach. Rozgrywający, no bo skoro zaczęliście temat tempa gry, zaczęliście temat rozegrania, no to może przejdźmy po prostu do tych postaci, które będą o tym decydowały w Treflu Gdańsk w kolejnym sezonie. Marcin Janusz, on w poprzednim sezonie już w Gdańsku występował, i Łukasz Kozub, dwójka młodych, zdolnych, młodych, gniewnych wilków rozegrania polskiego, ale no w tym momencie jednak wydaje mi się, że jak obserwuję Marcina Komendę w reprezentacji Polski, no to już jest trochę dalszy szereg w tym momencie. To nie są zawodnicy, którzy nam potrafią nawiązywać do poziomu gry, jaki Marcin Komenda prezentował w sumie i w GKS-ie Katowice w poprzednim sezonie i w tym. No i Kuba, ty akurat Marcina Janusza miałeś okazję śledzić, na pewno śledziłeś też drużynę Gdańska w zeszłym sezonie i jakie plusy, jakie minusy widzisz akurat u tego zawodnika konkretnego?
No, ciekawy duet rozgrywających, bo Marcin Janusz wydaje się, że w hierarchii tutaj selekcjonera chyba rozgrywający numer 4, tak, który zagrał też ostatnio dwa spotkania w Pucharze Świata, kiedy jeszcze nie dojechała ta drużyna, która zdobyła brąz Mistrzostw Europy. No i Łukasz Kozub, który grał u trenera Wojickiego, u innego rozgrywającego na Uniwersytecie w Neapolu. Poprzedni sezon Marcin Janusz przychodził, aby dużo pograć i tych szans od trenera Anastasiego dostawał dużo. Czy je wykorzystywał, to jest troszeczkę inna sprawa i było takie wrażenie w ubiegłym sezonie, że delikatnie momentami Marcin Janusz rozczarowywał. Stąd bardzo często trener Anastazji sięgał po Michała Kozłowskiego, który jako drugi rozgrywający pierwotnik gwarantował bardzo wysoki poziom. Co jest ciekawe, w meczach przecież z Zenitem Kazań to właśnie Michał Kozłowski wychodził w pierwszej szóstce, a nie Marcin Janusz. Więc czy Marcin Janusz w tym sezonie, mając na uwadze treningi z reprezentacją Polski, mając na uwadze występ w wielu turniejach Ligi Narodów, czy w tych dwóch spotkaniach Pucharu Świata, czy będzie w stanie podołać jako pierwszy rozgrywający i lekko wznieść się powyżej poziomu z poprzedniego sezonu, gdzie brakowało troszeczkę dokładności? To się zastanawiam, mówiąc szczerze. Nie wiem, co uważasz ty, Filipie? Czy jeśli to będzie drugi jego sezon jako takiego zawodnika, który będzie miał w miarę swobodny dostęp do boiska, no to wydaje mi się, że można oczekiwać od niego, że swoją grę ustabilizuje, bo sądzę, że z tej pary Łukasz Kozub, Marcin Janusz na full position, na pozycji rozegrania będzie Marcin Janusz, aniżeli Łukasz Kozub, który w zeszłym sezonie zamienił Będzin na Sekoresowie i gry Rzeszowian nie odmienił, myślę, że tak krótko można powiedzieć, dlatego sądzę, że tutaj Michał Winiarski, trener Winiarski będzie w większym wymiarze stawiał właśnie na Marcina Janusza i liczę, że już teraz będzie bardziej stabilnym zawodnikiem. Trochę o tej stabilności i też o samym potencjale zawodników. No, rozegranie to jest chyba jedna z najtrudniejszych pozycji, na których wchodzą młodzi zawodnicy, mogą wejść. Jeżeli jesteś środkowym, możesz trochę unikać gry, możesz dostać mniej piłek od swojego rozgrywającego. To, że twoja piłka, nie wiem, że piłka przejdzie ci między rękami, gdy będziesz blokował, czy że spóźnisz się na bloku, czy że złapiesz wędkę na środku i tam, nie wiem, na czystej siatce zaatakuje skrzydłowy, to nie jest aż tak widoczne, jak jednak rozgrywający, gdzie każda piłka przechodzi przez, nie każda, zdecydowana większość piłek przechodzi przez rozgrywającego. To jest duża odpowiedzialność, to jest duża presja i tutaj też z punktu widzenia kibiców Gdańska to upatrywałbym jednak pozytywnej strony takiej, że no, w przypadku rozgrywających ten rozwój w sumie może wystrzelić w każdym momencie. Więc nie jednego wiem, i drugiego. Tak, i w zasadzie jednego i drugiego rozgrywającego, więc no to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, no, że to są jednak młodzi, faktycznie młodzi rozgrywający, którzy mogą narzekać na stabilność. No jeżeli dwa słabsze dni spotkają akurat jednego i drugiego, no to po prostu ta drużyna bez dobrego rozegrania sobie moim zdaniem po prostu nie poradzi w tym sezonie, tak? Czyli jeżeli tego rozegrania nie będzie, no to Gdańsk po prostu będzie, Gdańskowi będzie trudno walczyć o te cele pewnie, nie wiem, no może trudno walczyć o playoffy, to może za dużo powiedziane, ale myślę, że jednak będzie to heroiczna walka o playoffy do końca niż jakieś tam pewne miejsce piąte, czy szóste, czy siódme po fazie zasadniczej. Tak, jednym zdaniem uważam, że to będzie kluczowa pozycja, jakość na tej pozycji będzie kluczowa dla tego, jaki sezon zagrają gdańszczanie. Tak, i tu przechodząc może troszeczkę do tego, do kogo oni będą rozgrywać jeszcze, no to mamy na środku dosyć ciekawą kombinację, bo mamy już taką legendę drużyny z Gdańska. Z Olsztyna legendę, kolego, co najwyżej, ale z Gdańska to może już, faktycznie. Już parę lat tam spędził, już dzieci chodzą do szkoły w Gdańsku. Nawet jedno z dzieci Wojtka Grzyba jest w klasie, której patronat ma zespół Trefla, także chyba się już zadomowili nad morzem państwo Grzyb. Wojtek Grzyb, który w poprzednim sezonie stracił miejsce na rzecz Przemka Niemca i rzadko kiedy wychodził w pierwszej szóstce. Patryka, przepraszam bardzo. On wspierany Bartłomiejem Mordylem, który dostawał w drugiej części sezonu szansę. No i Pablo Kler, bardzo, bardzo ciekawy transfer. Wiele lat w drużynie z Bolivaru z Argentyny. Kojarzymy go z meczy reprezentacji Polski z drużyną Argentyny i na pewno kojarzymy go jako ciekawego zawodnika. Prawda, Filip? Tak, Pablo Kler, tak jak wspomniałeś, wiele sezonów w Bolivar, 6 konkretnie, tylko jeden sezon do tej pory w Europie. W sezonie
2013-2014 w Vibo Valenti. Też jak sięgnę pamięcią, to odkąd jakoś w miarę zacząłem kojarzyć reprezentację Argentyny, to Pablo Carrera jest jednym z takich jej symboli. Regularnie od wielu lat z Sebastianem Sole występują na boisku. W ubiegłym sezonie w Bolívar zdobyli mistrzostwo Argentyny i Pablo Carrera był podstawową postacią tego zespołu obok młodego Agustina Lozera. I Pablo Carrera zagrał bardzo dobry sezon. Fenomenalnego Agustina Lozera, co w sumie 193 cm wzrostu, a jak patrzę, co ten chłopak potrafi grać na środku siatki, to momentami łapie się za głowę. Ale to dygresyjka. To prawda, lekko kontynuując tę dygresyjkę, to świetnie kojarzy tego zawodnika nasz złoty rocznik, czyli ci mistrzowie świata kadetów i juniorów, którzy w finale mistrzostw świata kadetów właśnie przeciwko Lozerowi się mierzyli. Ale wracając nam jeszcze do Plusligi, do Pablo Carrera, niesamowite w ogóle finały były tej Ligi Argentyńskiej. Bolívar przegrywał już 2-0 z Obras San Juan, a udało im się doprowadzić do remisu. W piątym meczu przegrywali 11-13 w tiebreaku, ale odwrócili losy tego spotkania. We wszystkich tych pięciu meczach bardzo dobrze prezentował się Pablo Carrera i z tego też powodu sądzę, że będzie dobrym wzmocnieniem, bardzo ciekawym zawodnikiem zresztą do oglądania, bo prezentuje solidny poziom w lidze argentyńskiej, w kadrze Argentyny. Jak sobie poradzi na poziomie Plusligi, myślę, że będzie wzmocnieniem środka siatki. To jest zawodnik, który nie robi dużej liczby asów serwisowych, ale regularnie jest w czołówce, jeśli chodzi o liczbę zagrywek w swoim zespole z Argentyny. Dlatego może nie będzie punktował, ale będzie utrudniał zadanie przyjmujących. Ja do klasy sportowej Pablo Carrera jako takiego nie mam żadnych wątpliwości, żadnych zastrzeżeń. Uważam, że jeżeli on będzie grał na swoim poziomie, to na pewno będzie wyróżniającą się postacią środka siatki w plus lidze, tak jak jest chyba wyróżniającą się postacią środka siatki światowego po prostu, tak? Bo po prostu myślę, że to jest ten poziom zawodnika, ja go zawsze bardzo, bardzo ceniłem. Nie wiem, to tam w sumie, czy on lepszy, czy Sole, może nieznacznie lepiej Sole, nieznacznie lepszy Sole. No to moim zdaniem jednak jest troszkę, cenię sobie wyżej Sole po prostu. Ale... Tak, ale Pablo Carrera też jest bardzo dobrym środkowym. Ja nie mam wątpliwości co do klasy Pablo Carrera, ale jeżeli chodzi o jego partnera na środku, czy to będzie Bartłomiej Mordyl, czy Wojciech Grzyb, który no w zeszłym sezonie przegrywał rywalizację dość często z Patrykiem Niemcem, no a Patryk Niemiec, nie mówię, że to jest zawodnik, który też nie będzie progresował i nie będzie coraz lepszy, ale to też nie jest tak, że on grał niebotyczną siatkówkę, nie z tej ziemi. No i jak myślicie, Wojciech Grzyb czy Bartłomiej Mordyl? Wszystkie sparingi wskazują na to, że Wojciech Grzyb. Siła doświadczenia, 20 sezon Wojciecha Grzyba plus lidze, 38-letni zawodnik, który gra coraz mniej, ale jeśli już na boisku jest, to prezentuje się po prostu solidnie. Dla mnie Bartłomiej Mordyl to jest jeszcze duża niewiadoma i wydaje mi się, że po prostu to, co widzieliśmy w sparingach, zostanie przeniesione na ligę. No to szczerze przyznam, że trochę rzuciłem pytanie w eter, bo sam się nad tym zastanawiam. Ciekaw jestem po prostu, czy Bartłomiej Mordyl no, też zaliczy taki progres, jeżeli chodzi o poziom sportowy, żeby tego Wojtka Grzyba wygryzać ze składu, czy wygryźć ze składu może już ostatecznie. No i to tyle o środkowych. Przechodzimy do pozycji libero. Maciej Olenderek, Fabian Majcherski, dwie postaci, które były w Gdańsku w zeszłym sezonie i one dalej będą na libero w Gdańsku grać. Czy jakoś chcielibyście skomentować postaci, bo ty Kuba, mówię, Maciej Olenderek, no jakie wady czy jakie zalety ma Maciek? On pewnie będzie tym podstawowym libero. Będzie podstawowym, natomiast gdyby go zabrakło, to też Fabian Majcherski pokazywał i chociażby w Final Four Pucharu Polski dwa sezony temu, że jest w stanie go zastąpić i poziom utrzymać. Maciej Olenderek to jest zawodnik, którego bardzo dobrze kojarzę z tego, że bardzo dobrze się ustawia w defensywie. Czasami był zawodnikiem, którego łatwo było trafić flotem i myślę, że to jest kwestia, którą trenerzy drużyn przeciwnych są świadomi, a jeżeli chodzi o jeszcze Bartka Mordyla, to życzyłbym mu takiego rozwoju, jaki zanotował Patryk Niemiec, czy jaki notuje w Gdańsku Fabian Majcherski. Filip? W poprzednim odcinku mówiliśmy o Michale Żurku, że to jest pozycja około 4-5, przynajmniej ja tak powiedziałem w klasyfikacji libero. Teraz sobie jeszcze myślę, że w sumie nie doprecyzowaliśmy, czy mówimy tylko o Polakach, czy ogólnie o libero
plus ligi, bo na przykład jeszcze w czołówce byłby Luke Perry, a Taichiro Koga też. Myślę, że wyżej. Tak. O tak, zdecydowanie. No i Macieja Olenderka myślę, że sklasyfikowałbym niżej, aniżeli. Chociaż trzeba podkreślić, że z tym Maciejem Olenderkiem i Fabianem Majcherskim gdańszczanie zdobyli brązowy medal, więc to nie jest pozycja, która obsada pozycji, która by uniemożliwiała grę o dobre cele. Tak, zdobyli brązowy medal, no ale mieli na przyjęciu Artura Szalpuka i Mateusza Mikę, no więc no, można powiedzieć, że no oni akurat Macieja Olenderka... Nie dla obecnych libero, to na pewno. Tak, w tym momencie, no w tym zestawieniu na przyjęciu nie ukryją się panowie libero, w sensie oni będą musieli po prostu brać na siebie też jakiś tam część boiska, no na pewno dość znaczącą. Więc poznaliśmy skład, my już znamy, a wy poznaliście widzowie i słuchacze szóstego seta. No więc transfery z klubu do innych klubów, czyli kogo Gdańsk utracił, no i ta lista jest dość długa. Zaczynamy, no trener Andrea Anastasi, on odszedł do klubu z Warszawy. Na przyjęciu Nikola Mijajlowicz, Miłosz Hebda, atakujący Maciej Muzaj spróbuje swoich sił w lidze rosyjskich w Surgucie. Na środku Piotrek Nowakowski i Patryk Niemiec to są dwie postaci, które również do Warszawy idą. No i ten zaciąg gdański w Warszawie uzupełnia Michał Kozłowski, czyli cztery postaci z Gdańska z zeszłego sezonu w Warszawie będą grały. Trzy na boisku, znaczy trzy będą grały, a jedna będzie zarządzała tymi, którzy będą grać. No i największa strata, jak myślicie? Absolutnie trener. 5 lat w Gdańsku trenera Anastasiego to jest zbudowanie kapitalnej ilości zawodników, którzy w Gdańsku zrobili wielki progres. Przecież to z Gdańska wywodził się, znaczy w Gdańsku grał przed tym, jak wraz z Michałem Kubiakiem doprowadził nas na przyjęciu do złotego medalu Artur Szalpuk. To w Gdańsku progres zanotował Maciej Muzaj, także był pierwszym atakującym w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk i na Mistrzostwach Europy. To tutaj Piotr Nowakowski ustabilizował swoją formę, także myślę, że poza wszystkimi zawodnikami największą stratą jest Andrea Anastasi, bo zamieniać jednego z najlepszych trenerów na świecie na fantastycznego zawodnika, ale trenerskiego nowicjusza, to jest duże ryzyko, jakie podejmują włodarze klubu z Gdańska. Tak, mając na ławce trenerskiej Andrea Anastasiego, myślę, że znacznie prościej byłoby wydobyć potencjał maksymalny z każdego innego zawodnika. Czy tak będzie potrafił zrobić Michał Winiarski, pewności mieć chyba nie można, więc najwyżej ocenię tutaj stratę właśnie włoskiego szkoleniowca, a poza nim myślę, że tutaj bez zbędnego zdania komentarza Maciej Muzaj i Piotr Nowakowski. To ja tak muszę się odnieść do Andrei Anastasiego. Ja nie jestem jakimś wyznawcą kościoła Andrei Anastasiego. Ja nie uważam, że to jest trener, który ma odpowiedź na wszystko i u niego nagle wszyscy zawodnicy brylują. No można by powiedzieć, czy on miał po prostu zawodników, którzy mieli genialny potencjał, no bo no, wspomniałeś Artur Szalpuk, no to wszyscy wiedzieli, że jaki ma potencjał Artur Szalpuk. Piotrek Nowakowski, wszyscy wiedzieli, jak potrafi grać Piotrek Nowakowski. Oczywiście, no to jest bardzo dobry trener, bo to może zabrzmiało tak, jakbym nie oceniał go jako bardzo dobrego trenera, to jest doskonały trener, ale też to nie jest tak, że wszystkie postaci bez wyjątku i wszyscy młodzi gracze tam eksplodowali, no bo na przykład patrzę sobie na właśnie Szymona Jakubiszaka, no i on w zasadzie szans nie dostawał. Moim zdaniem Andrea Anastasi dość mocną konserwą był, jeśli chodzi o swoje wybory trenerskie, trochę takie mocne podejście, dość charakterystyczne dla Serie A, czyli po prostu żelazna szóstka, czy w zasadzie siódemka ze sporadycznymi zmianami zadaniowymi i moim zdaniem to nie zawsze pomagało młodym zawodnikom się w Gdańsku rozwijać. Takie jest moje zdanie, ale na tle Michała Winiarskiego, co do którego mam duże wątpliwości, nie będę ukrywał, nie wiem jak sobie poradzi w tym sezonie, to na pewno jest przepaść. No i myślę, że jednak Piotrek Nowakowski, bo Bartosz Filipiak uważam, że jest dość dobrym następstwem Macieja Muzaja, a Piotrek Nowakowski po prostu no będzie go brakowało. Czy nie macie też, czy nie jesteście odrobinę zaskoczeni tym, że w zasadzie tylko dwóch obcokrajowców mamy w drużynie Trefla Gdańsk? Troszeczkę jestem, a pozwolisz mi się z tobą jeszcze przez minutę pokłócić, czy nie? Oczywiście, zapraszam. No, jesteśmy tu po to, żeby dyskutować ze sobą. Damian Schulz, sezon w Gdańsku, tak naprawdę spędzony po tym, jak terminował u boku jeszcze Murphy'ego Troja, potem w
Gdańsku wyglądał bardzo dobrze. Fakt, że też był bardzo mocno obciążany, ale jego gra pozwoliła mu na tyle, aby znalazł się w szerokim kadrze na Mistrzostwa Świata i ten złoty medal zdobył. Następny rok w Resowi dużo słabszy, także uważam, że tak jak często nie podobało mi się... Kto nie miał złego sezonu w tej Resowi? To jest inna sprawa. Tak jak często mi się nie podobało trenera Stasiego, to jak prowadził drużynę w trakcie meczu, tak uważam, że wielu zawodników po prostu w Gdańsku, którzy dostało szansę gry w szóstce, po prostu się rozwinęło. To, że on rzadko zmieniał, to też się zgadzam, ale myślę, że rozwój tych, którzy dostali szansę, byli lekko nierówni przed przyjściem, tak jak na przykład Maciej Muzaj, i praca z Andreą pozwalała im na pewien krok do przodu i stabilizowanie swojej formy. To a propos dyskusji, jeszcze pozwolę sobie lekko wziąć w obronę Damiana Schulza. Damian Schulz po tym świetnym sezonie w Gdańsku trafił do kadry Witala Heinena, został mistrzem świata, ale to był jego pierwszy sezon reprezentacyjny. On wcześniej po sezonie ligowym miał długą przerwę i myślę, że ten sezon kadrowy właśnie lekko się odbił na jego zdrowiu. Przez to problemy zdrowotne plus mam wrażenie problem z rozgrywającymi w Rzeszowie, właściwie z ich niezbyt dobrą grą, spowodował, że mieliśmy takiego Damiana Schulza, jakiego mieliśmy. I to może nie do końca akurat wynika ze zmiany otoczenia. No myślę, że to jest fajne podsumowanie, a wracając do pytania, które było postawione, czy dziwi obecność tylko dwóch obcokrajowców? Ja myślę, że tak jak mówię, znając troszeczkę środowisko gdańskie, dość szybki wybór trenera Winierskiego powodował, że to on w dużej mierze mógł decydować o wyborach, jakie były dokonane i ryzyko z Pawłem Halabą, który wraca do Polski po grze w słabszych ligach, jest spore. Transfer Bartka Filipiaka jest bardzo, wydaje się, rozsądny i pewnie każdy się pod nim podpisał. Natomiast no, nie ukrywajmy też, że po pewnych problemach ze sponsorem, którym była spółka Skarbu Państwa, po prostu budżet drużyny z Gdańska też już nie jest tak wysoki, jak był w przeszłości. No i może tą myślą zakończmy pierwszą część audycji o Treflu Gdańsk. Transfery poznaliście, transfery dla do klubu. Dopełnienia transfery jedna z klubu. Rzecz. Bartosz Filipiak plus Kevin Sasak, o którym nie wspomnieliśmy. To będzie para atakujących Gdańska, tak uzupełniając, tak. Już kompletując kadrę. Tak, no i zaraz usłyszycie, jaka jest awizowana przez nas szóstka podstawowa, czy w zasadzie siódemka podstawowa Trefla Gdańsk, jaka jest druga szóstka i jak przewidujemy, co wydarzy się z Treflem Gdańsk w następnym sezonie Plus Ligi. Szósty set. Więc tak, awizowana szóstka, Trefla Gdańsk na nadchodzący sezon. Myślę, że jednak pierwszym rozgrywającym Marcin Janusz, Bartosz Filipiak po przekątnej, na przyjęciu Ruben Szot i Paweł Halaba. Na środku sparingi pokazują, że prawdopodobnie para Wojciech Grzyb i Pablo Kreer, na libero Maciej Olenderek. Druga szóstka, Łukasz Kozub i Kevin Sasak, wspomniany chwilę wcześniej. Mateusz Janikowski i Szymon Jakubiszak na przyjęciu, Bartłomiej Mordyl i prawdopodobnie jeden z wychowanków na jako drugi środkowy i Fabian Majcherski na libero. A trenerem klubu Michał Winiarski, jego pierwszy sezon w roli pierwszego szkoleniowca. No i ten przepis Trefla Gdańsk, jak te puzzle poukładają się w drużynie Gdańska, żeby stworzyć z tego ładny obrazek. Prezes Wierzbicki, prezes Trefla, myślę, że ma nadzieję, że się poukładają pięknie i stworzą piękny obraz z 500 kawałków albo i 1000. Jak będzie rzeczywiście... Ale takie właśnie bardzo trudno się układa. No trudno się układa. Bardzo... I długo. I długo właśnie. Pytanie, czy czasu starczy na układanie tych puzli. Myślę, że pomogło to, że większość zawodników była w okresie przygotowawczym, tak? No, trochę brakowało Marcina Janusza teraz przez Puchar Świata, ale już z uwagi na to, że nie był powołany do kadry na Mistrzostwa Europy, to drużyna się mocno zgrywała. Wyniki sparingów bardzo falują i gra drużyny też mocno faluje, więc przewidzieć, jak ułoży się ta historia drużyny z Gdańska w tym sezonie, jest nawet w mojej ocenie bardzo ciężko i tutaj nie kierując się sercem, rozumem, typowałbym miejsca 7, 8 lub 9 dla drużyny z Gdańska. Liczę osobiście oczywiście na miejsce 7 lub wyższe i liczę na to, że drużyna z Gdańska będzie grać tak, jak grały drużyny, w których był często Michał Winiarski, czyli z bardzo fajnym przyjęciem, kombinacyjnie, technicznie i miło dla oka.
Filip? Ja tradycyjnie domknę dyskusję. Mógłbym się jakoś zgodzić z tym, co powiedział Kuba, a jedynie różnica byłaby taka, że jednak klasyfikowałbym ich trochę niżej. Wybiorę sobie przedział dla Gdańska 9-12, tak mi się wydaje. A to też trochę nawiązując do tego, jak te puzzle długo się układa i może im braknąć dystansu, żeby doprowadzić się do momentu, w którym będą grać na miarę swojego maksymalnego potencjału, przez co trochę tych kolejek ligowych może zabraknąć i tym samym nie wejdą do play-offu. Ja myślę dość podobnie. Dla mnie to jest poziom drużyny mimo wszystko bliższy jednak Będzinowi, bliższy jednak Lubinowi, wydaje mi się, że Olsztyn ciutkę wyżej, dlatego właśnie te miejsca 6-8, a tutaj myślę, że miejsca 8-10, to widzę, czyli playoffy są możliwe, jak najbardziej realne, ale wydaje mi się jednak, że te pozostałe drużyny mogą po prostu Trefla Gdańsk wypchnąć poza czołową ósemkę na koniec rundy zasadniczej. Okej. Czy coś jeszcze macie do dodania o Treflu Gdańsk? Coś, z czym chcielibyście się podzielić ze słuchaczami? Tutaj zachęcam do tego, aby Ergo Arena się wypełniała jak najszczelniej. Bo fajnie się ogląda tak duże hale wypełnione. Tak, bo tam bardzo często nawet te górne sektory są wyłączone ze sprzedaży biletów, więc oby były jak najczęściej nie wyłączone, bo to będzie oznaczało, że Trefl Gdańsk jest w stanie zapełnić halę, ale żeby zapełnił tę halę, to myślę, że w takim mieście jak Gdańsk potrzebne będą wyniki. No i dokładnie. Jak z tym będzie, zobaczymy. Dużą robotę w marketingu robiono na bazie Andrzeja Anastasiego. Wydaje mi się, że zastępstwo za niego, czyli Michał Winiarski, trochę pod tym kątem też było rozstrzygane, tak, że tak powiem, bo Michał Winiarski jest bardzo pozytywną, bardzo znaną postacią w polskiej siatkówce i myślę, że to będzie taki rzuci trochę pozytywnych kolorów na obraz gdańskiej drużyny podejścia Anastasiego. Tak, tam hashtag wiara w Winiara, jeśli dobrze kojarzę. Dokładnie. Więc tę wiarę w Winiara mają władze klubu. Mam i ja. Ma Kuba. Mają, myślę, inni kibice Trefla Gdańsk. A do czego Michał Winiarski zaprowadzi Trefla Gdańsk, no to przekonamy się w następnych miesiącach. A za uwagę w tym odcinku dziękujemy. Piotr Złoch. Kuba Lewandowski. I Filip Kurfanty. Słuchajcie nas na Spotify.